Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kalisto Protokol. I lecimy dalej. Tutaj pewnie co? O Boże, ten! No niestety będę musiał oberwać, kurde no. Tylko nie lubię tych pełzaków. O, nasz znajomy. Tylko zaraz ten pełzacz się gdzieś pojawi pewnie. Jeśli chodzi o grę aktorów i dialogi, to jest spoko. Fabuła może nie być super. Taki główny motyw, jeśli to najbardziej, ale... Samo to, że musimy przeżyć, jest spoko. Już coś idzie. Czekaj, bo tu jest to. A, tu jeszcze więcej. No. Kurde, jeszcze jeden. Kurde. Skubaniec. Ale przynajmniej energia. Nie da się tu biec za ślisko. O. Co to? Coś większego, coś... gruba ryba. O, znowu? Kurde, nie ufam temu. Cholera! Ja cię... Nie no, potrzebujemy jakieś zdrowia, a tu... Nie wiem, czy niepotrzebnie marnuję amunicję na to, cholera. No, nie mam już amunicji. Nie mam już zdrowia... Na szczęście nie odbierało mi zdrowia, bo miałem mało. Wydawało mi się, że zaraz zginę. Prysznic. Jacob trochę prysznicu będzie miał. Teraz to już pewnie cuchniemy tak, że daj spokój. Nie ma reguły, ale mi się wydaje, że albo jeden cios i unik, albo dwa ciosy i unik. Dwa, trzy, zależy. Będę? Nie no, zaraz.
A, użyj graf... A, okej. Okay. No właśnie się zastanawiałem. Mówię, co jest? Tak, tylko musisz się prześliznąć. Tylko chciałbym, żeby on mnie nie zauważył. A jeszcze jest robot, o. Co, on uciekł? A, cwaniak. He! Dobiliście to. Trochę było trochę śmieszne. Okej, okay, skradankowość jest za prosta. On mnie mógł normalnie dostrzec, poczuć mnie. No ale dobra. Podziękuję grze za to, bo już myślałem, że oberwę. Tylko tam jest teraz robot, aha. Tutaj pewnie będzie natychmiastowa śmierć, jak mnie zobaczy. No dobra. Jakieś fanty przynajmniej mamy. A muszę strzelać do tego robota? Nie mogę go ominąć? Strzelmy do tego robota w takim razie. Mam tylko dwa naboje! Cholera! Kurde. Cascading failures detected. Service required. Okej. Straciłem wszystkie naboje. O, ale dekoder dał. No to dobrze. Zero naboi.
cisza znowu. No, ale w tej grze się nie ma co nabierać. Czekaj, zaraz, winkiel. No właśnie. Zza winkla. Wiesz, zrówko? Chociaż mieliśmy pełne chyba. Strona dźwiękowa jest w tej grze dobra, ale na tym się skupili. Ciekaw jestem... Nie no. Wizualnie dźwiękowo jest super. Po prostu żyć nie umierać. Ale mi się wydawało, że jakaś amunicja gdzieś tu była, ale mi się wydaje, że... jak załadowałem stan gry, to zniknęła. Jest pewna rzecz właśnie takie... To są takie drobiazgi, nie? Cześć! Ja tylko przechodzę tędy. No, już czeka na mnie. No nie, no, nie mów, że już mnie atakuje ktoś. Pytanie tylko, co ta pani terrorystka zrobi? Ale jeszcze kawałeczek. Pułapka? Ale jaka pułapka? No. Napięcie rośnie, znaczy muzyczka taka napięciowa. Nie, nie przeciskaj się tam. Całe szczęście. W starych grach to było takie głupie, że jak weszłeś z powrotem, to całą animację musiał zrobić. Wow. A! Okej, to jest ta pułapka. To co? Okej, kredyty. Poproszę. Ale wejść tu nie mogę. Okej, to jest ta pułapka. No to świetnie. Natura jest mściwa, tak. Zdecydowanie. To mi się przypomniał Dead Space, ale tutaj nie mamy stazy. Okej! Okej! Tu jest żel zdrowotny, to zostawię może? Albo nie. To nie ma sensu. Okej.
Tu trzeba się od razu sprężać. Uf, chyba bezpieczni. O, znajomy widok. To znaczy z innej gry teraz mi się kojarzy. Z Dead Space 3. Zima! Księżyc widzę. Wow, ale widok. Ua! Aha, czyli wyjaśnij nam teraz, w jaki sposób samouczki się pojawiają. Dobra. Czy coś tu jest? Okej, okay, szafeczki. Zdrowie. Co to jest? Amunicja, okej. Okay.